Cześć, z tej strony ShrimpTube. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać trochę o Międzynarodowych Dniach Akwarystyki, które odbyły się 18-19 maja. W weekend wrzuciłem ostatnio filmik, aczkolwiek bez żadnego komentarza. Nie dało nam się w sumie nic nagrać takiego. No chyba, że gdzieś koło godziny 16, kiedy już się ludzie rozchodzili, bo koło 16 to się miało kończyć, tak? Co więcej, akwarik samych krewetkowych było ze 3 razy tyle, co w zeszłym roku. W zeszłym roku było chyba ze 30. No to teraz było koło setki, może nawet więcej. No wyglądało to po prostu czadowo, że tak powiem. Widzieliście, tam wstawiałem zdjęcia. No, niemniej jednak zdjęcia nie oddają w żaden sposób tego, jak to wygląda na żywo. No, trzeba tam po prostu być, trzeba to zobaczyć. Trzeba zobaczyć te krewetki. Trzeba zobaczyć też i inne akwaria, o których za chwilę powiem. No, także impreza była naprawdę mega, mega świetna. Było sporo osób, których znałem wcześniej tylko, że tak powiem, przez internet, z którymi utrzymywałem kontakt przez internet. Między innymi był kreweta.pl. Pozdro, Roman. Dzięki, że przyjechałeś. Dzięki, że się spotkaliśmy. Wymieniliśmy swoje cenne uwagi. Co tam więcej? Były bardzo piękne akwaria z aranżacjami. W ogóle to był konkurs aquascaperski, rockscaping. Akwarii było 10. Były naprawdę bardzo piękne. Te zdjęcia, które wstawiałem i krótkie urywki, również nie odzwierciedlają w żadnym stopniu tego akwarium. Zastanawiałem się, czy je w ogóle wrzucać, bo szpetne były, nie wyszło mi to po prostu, no nie wyszło. Robiłem to telefonem, no i bieda z nędzą, że tak powiem. Na żywo naprawdę kosa, kozak i jakiego tam słowa innego użyć, nie mam pojęcia. No, były również akwaria biotopowe, były akwaria morskie, które również bardzo mnie zachwyciły. Korale, po prostu coś pięknego. Myślę intensywnie nad taką kostką z koralami, kostką morską. Jest to po prostu, no, coś pięknego, nie? Naprawdę trzeba to zobaczyć. No nie umiem tego opisać słowami. No nie da się dobrać słów odpowiednich do tego. Tak samo jak do tych krewetek, które można podziwiać tylko w necie za 200 czy tam za 300 euro. Można podziwiać te zdjęcia w necie, tam takie krewetki również były. Prezentują się na żywo o wiele, wiele lepiej. Jak ona się rusza, jakby pozowała dosłownie na wybiegu. Rewelacja. Można poznać też sporo fajnych ludzi, z którymi również utrzymuje się kontakt prawdopodobnie tylko przez Facebooka czy przez jakieś fora internetowe inne. Takie osoby również tam przyjeżdżają, wystawiają się, mają swoje stanowiska. Co więcej, są również różne konkursy wiedzy, za które są przewidziane tam też jakieś drobne nagrody. Co tam jeszcze więcej? Są wykłady. W tym roku były też wykłady, no oczywiście o krewetkach, o krewetkach musiałbym zerknąć, wiecie, nie do końca się przygotowałem z tego, także można sobie tam zerknąć, jaki był plan na sobotę i na niedzielę z wykładami. Przyjeżdżają różne osoby, nie tylko z Polski, ale na przykład był też sędzia z Tajwanu, Max Peng. Był również
sędzia z Rosji, był hodowca z Austrii. No było wiele osób, no co tu dużo mówić. Warto za rok się wybrać, bo już widziałem, że jest zaplanowany na końcówkę chyba maja 2020. Także ja na 100% będę. W tym roku wystawiałem krewetki, niestety nie udało się nic wygrać. To nic, za rok postaramy się bardziej. Niemniej jednak i tak uważam, że moje krewetki odznaczały się tam na tym regale, jeżeli chodzi o Super Crystal Redy, bo takie wystawiałem i tylko o takich mówię teraz. Także odznaczały się na pewno i sam swoje krewetki rozpoznałem, także no, było po prostu świetnie. Tak jest. Zapraszam za rok w takim razie. Do siego roku, jak to mówią. No dobra. Myślę, że to chyba tyle. Trzymajcie się. Cześć, cześć.